orędzie, które Maria skierowała tutaj do nas przez pośrednictwo Bernadety Subiru, jest powszechne, uniwersalne, jak Ewangelia Chrystusowa. To znaczy, w tym orędziu nie ma żadnych elementów narodowościowych, politycznych, nie ma przepowiedni przyszłości, nie ma żadnych gróźb, ale jest właśnie wezwanie, zachęta, prośba o modlitwę i zachęta do pokuty. Od marca do października każdego roku przybywa tutaj około 6 milionów pielgrzymów z całego świata. Jak sama Bernadetta mówiła, Maryja wybrała ją spośród istot najbiedniejszych na ziemi. Znalazła ją w starym więziennym lochu, ciemnym, wilgotnym. I Bernadetta uważała, że to była dla niej wielka łaska, że właśnie w tym miejscu Maryja ją powołała i wybrała do przekazania nam orędzia, które Maryja chciała skierować do nas wszystkich. Przybywający tu pielgrzymi wykonują charakterystyczne dla tego miejsca gesty. Piją wodę ze źródełka, które wytryskuje z groty, pocierają skałę, na której stała Maryja, i zapalają świece. Symbol wody, symbol skały i symbol światła. Te symbole towarzyszyły ludzkości już od zarania wieków. Już w Starym Testamencie, biorąc historię narodu wybranego, widzimy, że te symbole towarzyszą narodowi izraelskiemu. Ale dla nas, chrześcijan, symbol wody, który występuje tutaj, w tym sanktuarium, ma nam przypominać o naszym sakramencie Chrztu Świętego, o naszym odrodzeniu do nowego życia, życia dzieci Bożych i wynikających z tego faktu obowiązków, które na nas spoczywają. Drugi symbol, symbol skały, ma nam ilustrować, obrazować Boga Wszechmocnego, Wszechpotężnego, Pana i Stwórcę nieba i ziemi. I trzeci symbol, symbol światła. Zapalone tutaj, w tym sanktuarium, świece mają nam przypominać tajemnice paschalne, tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który właśnie przez swoją mękę i krzyż przeszedł ze śmierci do życia, odniósł zwycięstwo nad grzechem, złem, szatanem. I te zapalone tutaj, w tym miejscu, świece przypominają nam o obietnicy, którą zostawił nam Chrystus, że i my kiedyś zmartwychwstaniemy. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stary kościół parafialny, przy którym chrzczona była Bernadetta, uległ niestety pożarowi i wskutek zniszczenia pożaru został zburzony i obok, na nowym miejscu, powstał nowy kościół parafialny. Ze starego kościoła parafialnego ocalało niewiele eksponatów, między innymi właśnie ta chrzcielnica, przy której też chrzczona była Bernadetta, i fragmenty ksiąg metrykalnych,
Między innymi na ścianie obok znajduje się kopia aktu chrztu świętej Bernadetty. Bernadetta przychodzi na świat 7 stycznia 1844 roku, a już dwa dni później, 9 stycznia, rodzice przynoszą ją do kościoła parafialnego i właśnie przy tej chrzcielnicy przyjmuje sakrament chrztu świętego. Bernadetta, zanim została widzącą, zanim objawiła jej się Matka Boża w grocie, zanim później została świętą, najpierw została chrześcijanką, właśnie przez sakrament chrztu świętego. Za chrzcielnicą mamy tablo. Pierwszy obrazek przedstawia nam chrzest Bernadety właśnie przy tej chrzcielnicy. Drugi obrazek przedstawia nam 14-letnią Bernadetę, która była na służbie u swojej mamki karmicielki w Bartres przez kilka miesięcy przed objawieniem. Trzeci obrazek przedstawia nam celę więzienną, Cachot, w którym mieszkała rodzina Subiru w czasie objawień. Przed objawieniami w tym miejscu było więzienie miejskie, ale z powodu bardzo niskich warunków sanitarnych, higienicznych więzienie zostało przeniesione gdzie indziej i teraz ta cela stała pusta. I to właśnie tutaj do tej celi w 1856 roku, po historii, kiedy zbankrutował młyn Boli, w którym przyszła na świat Bernadetta 7 stycznia 1844 roku, po krótkiej dwuletniej tułaczce, zmianie miejsca zamieszkania trzykrotnie tutaj na terenie Lourdes, w końcu na Wszystkich Świętych w 1856 roku właśnie tutaj do tego miejsca przybywa sześcioosobowa rodzina Subiru. Można sobie tylko wyobrazić, jak to miejsce wyglądało 150 lat temu. Nie było ono czyste, zadbane, nie było tej posadzki, którą teraz widzimy. Było tylko zwykłe klepisko, było jedno mniejsze okno wychodzące na podwórze, na którym stokowany był obornik i tylko czasami po południu przez parę minut wpadały tutaj promienie słońca. Przy wejściu do tego kaszo, do tego lochu więziennego, po prawej stronie znajdowało się jedno łóżko dla czwórki dzieci. Bliżej paleniska było drugie łóżko dla rodziców. Na środku stał stół, kilka krzeseł i najbliżej okna znajdowała się skrzynia na bieliznę. To, co im daje siłę i odwagę do przezwyciężenia tych chwil trudnych w życiu, to jest właśnie modlitwa, której nadali wielką wartość, zwłaszcza modlitwa różańcowa. Jak relacjonował ich kuzyn Andrzej Sajus, który mieszkał tutaj na piętrze, co wieczór słyszał, jak rodzina Subiru wspólnie odmawiała modlitwę różańcową. I to właśnie z tego miejsca w 1858 roku Bernadetta 18-krotnie udawała się na spotkanie z panią do groty. Bernadetta odniosła do siebie słowa z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie zrodzone według świata, i wzgardzone. I to, co nie jest,
wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Czuła się taką niegodną, ale wybraną przez Boga służebnicą do spełnienia określonej misji, którą zleciła jej w grocie Masabielskiej Pani. Pierwsze objawienie miało miejsce 11 lutego 1858 roku. Bernadetta w towarzystwie dwóch innych dziewcząt, swojej młodszej siostry Marii Toinette i swojej przyjaciółki Jeanne Badie, przychodzi w okolice groty Masabielskiej, aby nazbierać chrustu na opał. I kiedy dziewczynki przychodzą przed grotę, najpierw jej młodsza siostra i koleżanka, przechodząc przez potok Merlas, wchodzą do groty. I wchodząc do groty, zaczynają płakać. Bernadetta pyta je, dlaczego płaczecie. Odpowiedziały jej, że woda w potoku jest lodowata. I Bernadetta, która już wtedy cierpiała na astmę, która była pozostałością po chorobie cholery, prosi dziewczynki, by pomogły jej nawrzucać kamyków do potoku, by mogła bez ściągania swoich bucików wejść do wnętrza groty. Ale dziewczynki odpowiadają, że musi uczynić tak samo jak one. To znaczy musi ściągnąć buciki i gołą stopą przejść przez wodę potoku. I kiedy Bernadetta zaczyna ściągać swoje buciki, słyszy nagle szum wiatru. Kiedy to zjawisko powtarza się po raz drugi, Bernadetta ogląda się w kierunku właśnie niszy znajdującej się we wnętrzu groty i widzi postać Pani. Nie wiedziała, kto to był, ale wylękniona sięga do kieszeni po różaniec, który zawsze nosiła ze sobą. Wyciąga różaniec, chce uczynić znak krzyża, przeżegnać się różańcem, ale jakaś siła wewnętrzna ją blokuje. I Pani pierwsza, trzymając w ręku swój różaniec, czyni znak krzyża. Po niej czyni to samo Bernadetta i Bernadetta zaczyna odmawiać różaniec. Pani również przesuwa swoje paciorki różańca, ale nie porusza ustami. Kiedy po zakończonej modlitwie różańcowej Bernadetta żegna się, Pani nagle znika. Kolejnego dnia, 14 lutego, w najbliższą niedzielę, Bernadetta przychodzi do groty po raz drugi. Przynosi ze sobą buteleczkę z wodą święconą i kiedy Pani jej się objawia w grocie, Bernadetta wyciąga buteleczkę, zaczyna kropić w kierunku Pani, mówiąc: jeśli jesteś wysłanniczką z nieba, to zostań, a jeśli nie, to zniknij. Pani zarówno w pierwszym, jak i w drugim objawieniu nie przemówiła żadnego słowa, tylko się uśmiechała dobrodusznie do Bernadetty. Przemówi dopiero w trzecim objawieniu, 18 lutego 1858 roku, kiedy towarzyszące Bernadecie do groty dziewczynki wręczają jej kawałek papieru i proszą, by Bernadetta poprosiła Panią, by ta napisała swoje imię. Pani po raz pierwszy przemawia. Mówi do Bernadetty w narzeczu, w dialekcie bigurdyjskim: to nie jest konieczne. I dodaje: ale obiecuję Pani szczęście nie w tym, ale w przyszłym życiu. I na koniec tego trzeciego objawienia Pani zwraca się do Bernadetty jeszcze z prośbą, mówiąc: czy uczyni mi Pani tą łaskę i będzie przychodziła tutaj przez kolejne 15 dni. Dlatego pierwsze trzy objawienia plus kolejnych 15 da w sumie 18 objawień. Ostatnie 18 objawienie będzie miało miejsce 16 lipca 1858 roku. W czasie objawień Bernadetta wielokrotnie była przesłuchiwana przez władze Lourdes, przez komisarza policji Jacomet, sędziego Ribesa, przez komendanta żandarmerii Renault czy przez burmistrza Lourdes Anselma Lacadet. Na pytanie władz miejscowych, co widzi w grocie, zawsze padała jedna krótka odpowiedź: Akerro, czyli że widzi Panią. Nic więcej nie była w stanie powiedzieć o tej dziwnej postaci, którą widziała w grocie. W czasie dziewiątego objawienia, 24 lutego 1858 roku, Pani w grocie prosi Bernadettę, by napiła się wody ze źródełka.
Bernadetta, rozglądając się w grocie, nie zauważa żadnej wody i po czterokrotnym odgarnięciu brudnej, błotnistej ziemi zaczyna pić wydobywającą się spod ziemi wodę. Niedługo potem z tego miejsca wytryskuje obfite źródełko. Pani również zachęca Bernadettę, prosi, aby ludzie przychodzili do tego źródełka, by pili wodę z niego i by obmywali się w tej wodzie. Z kolei w 16 objawieniu Pani w końcu wyjawia Bernadecie swoje imię. Wielokrotnie już wcześniej Bernadetta zwraca się do Pani z prośbą, by ta podała jej swoje imię. I właśnie 25 marca 1858 roku w czasie 16 objawienia Bernadetta słyszy te słowa w dialekcie bigurdyjskim. Quesoi era immaculata conceptio, to znaczy ja jestem niepokalane poczęcie. I z tą wiadomością Bernadetta udaje się do księdza proboszcza, księdza Dominika Peyramar, który jako jeden z warunków, aby uznać prawdziwość objawień w grocie, prosił Bernadettę, by pani wyjawiła swoje imię. Oratorium Sióstr Miłosierdzia z Nevers. 3 czerwca 1858 roku Bernadetta przyjęła tu pierwszą komunię świętą. Miało to miejsce między 17 a 18 objawieniem w grocie Masabielskiej. Zapytana po wydarzeniach już tutaj, w tej kaplicy i po zakończonych objawieniach, który moment w jej życiu był ważniejszy? Czy pierwsza komunia święta przyjęta tutaj w tym oratorium, czy objawienia i spotkanie z Maryją w grocie Masabielskiej? Bernadetta odpowiedziała krótko. Tych dwóch wydarzeń, które dokonały się w moim życiu, nie można porównywać. Obydwa wycisnęły na mojej duszy niezatarte znamie, którego nigdy w życiu nie mogę zapomnieć. Bernadetta tutaj w hospicjum u sióstr przebywała dwukrotnie. Po raz pierwszy została przyjęta do dwuletniej szkoły prowadzącej przez Siostry Miłosierdzia dla dziewcząt z biednych rodzin w styczniu 1858 roku. I właśnie w przeciągu kilku miesięcy, dzięki życzliwości sióstr, przygotowała się do swojej pierwszej komunii świętej. Po raz drugi Bernadetta zostaje umieszczona tutaj w hospicjum u sióstr jako pensjonariuszka od roku 1860. Po zakończonych bowiem objawieniach wiele osób chciało Bernadettę zobaczyć, dotknąć, z nią porozmawiać. Było to dla niej bardzo męczące, wyczerpujące. Tym bardziej, że dokuczała jej już wtedy choroba astmy. I dlatego na prośbę księdza proboszcza rodzice umieszczają Bernadettę tutaj w hospicjum u sióstr miłosierdzia. I Bernadetta będzie tutaj przebywała przez okres 6 lat, do 1866 roku. To tutaj właśnie odkryje też swoje życiowe powołanie. Powołanie do służby, do pracy z osobami chorymi, starszymi, biednymi. I dlatego w czasie pobytu tutaj w tym hospicjum wyrazi pragnienie wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, których nowicjat znajdował się w klasztorze Saint-Gildard w Nevers. To też 4 lipca 1866 roku Bernadetta opuszcza to hospicjum tutaj w Lourdes, udając się w drogę do Nevers. Przybywa do Nevers 7 lipca 1866 roku. Po złożeniu pierwszych ślubów pracuje jako pielęgniarka, ale niestety bardzo szybko do astmy, która jej dokucza, dojdzie druga o wiele cięższa choroba, mianowicie gruźlica kości i płuc. I Bernadetta umiera bardzo młodo, bo w wieku zaledwie 35 lat, 16 kwietnia 1879 roku. Siostry dla upamiętnienia tych wydarzeń, które miały miejsce tutaj w tym oratorium, stworzyły taką miniaturową grotę. Ołtarz. Podstawa tego ołtarza ma przypominać skałę masabielską. Męza tego ołtarza przypomina źródełko, które wytryskuje z groty. W środku w męzie ołtarzowej znajdują się relikwie świętej Bernadetty, która patrzy w kierunku niszy skalnej, w kierunku objawiającej jej się Pani. W
Widok leżącej na szklanym sarkofagu świętej Bernadetty wywołuje u pielgrzymów ogromne zaskoczenie i zdziwienie. Jeśli kiedykolwiek będziesz na pielgrzymce w Lourdes i Nevers, pamiętaj, że w szklanym sarkofagu znajduje się cudownie zachowane, nietknięte procesem rozkładu ciało świętej Bernadety Subiru. To jest ta sama twarz i oczy, które 18 razy oglądały objawiającą się Matkę Bożą w Lourdes. Te same ręce, które w czasie objawień przesuwały ziarenka różańca i odgrzebały cudowne źródło wody. Te same wargi, które przekazały niedowierzającemu proboszczowi imię Maryi Niepokalanej. To samo czyste serce, które było zakochane w miłości.